Dzień dobry, zaczynamy kolejny piękny dzień. Dzisiaj opuszczamy Siem Reap. Lecimy w sumie. Lecimy do Bangkoku. O 16:35 mamy samolot. A tymczasem jesteśmy na śniadanku. Ja mam francuskie tosty z owocami. Do tego kawusia. A ty co wziąłeś? Zupę chyba z curry. Tak. Zupę curry. I tak sobie dzisiaj w sumie chillujemy. Jeszcze może jakieś małe zakupki. Poszukamy pieprzu, bo chcę do domu. No i pokręcimy się po mieście. Kogo spotkamy, to spotkamy jeszcze. I co? I będzie się działo w Bangkoku dalej, nie? No, przyszliśmy na rynek, bo szukam świeżego pieprzu. Ale nie widzę. To co to jest? Kuleczki? To nie pieprz. To nie pieprz, ja wiem. Pieprz świeży wygląda inaczej. Ale zobaczcie, jaki duży imbir. W ogóle jaki ten, świeżutki, nie? Ja cię kręcę. Takiego w Europie nie znajdziecie. Nie poddajemy się i będziemy szukać aż do skutku. Świeżego pieprzu. Kiszonki, tak. Kiszonki zapewne dobre. Ogórowski. Bananki. Oj, dziecko mi pod nogi wyszło. Patrzcie ten imbir. No. Cudo po prostu. Hi, Susie. Day. I te banany. W sumie mało bananów zjadłam. No, poszukiwania zakończone sukcesem. Świeży pieprz jedzie do Europy. Mam nadzieję, że dojecie w miarę świeży. Ale się udało. Strzało normalnie. 5 minut poszukiwań. Tadam. Idziemy się jeszcze przejść, potem jesteśmy umówieni o 10:00 na spotkanie jedno. Dokończenie pakowania się i śmigamy. Zobaczcie, ile rodzajów ryżu tutaj jest. Czarny, jaśminowy, brązowy, sticky. O, tyle rodzajów. Wszystko jest w takich worach wielkich. Michał, gdzie to było? Tam? Tam gdzieś. Czemu w lewo? No to co? Biały, czarny. Czerwony może? Chyba kupimy ten czerwony pieprz, bo czerwonego w sumie rzadko jemy, nie? On jest ostrzejszy taki, nie? Z kompotu pieprz. Zamówiliśmy sobie soczki u pani. Ja ananasowy, Michał z lemonki. I się dzieje się. No, ja już dostałam swój soczek z ananasa. Jest... A zaraz sprawdzimy razem. Chodźmy razem, sprawdźmy. Sprawdźmy, jak smakuje.
Pychotka. Co, ruszamy dalej? Ruszamy, ruszamy. Przed siebie. Zapakowani. Jedziemy oddać smutek. Oddaliśmy już skutery, czekamy tutaj chwileczkę jeszcze tylko na busa, lecimy na lotnisko. Pani się pytała, czy nie chcemy zjeść lunchu, ale nie, sobie poradzimy. Nie jesteśmy aż tak głodni, pewnie zjemy dopiero w Bangkoku, tak myślę, że kolację. W Bangkoku będziemy około 18. No. Fajny dzień, krótki, bo te przejazdy też trochę zajmują czasu, ale poranek fajnie spędziliśmy i jesteśmy zadowoleni. Zaraz wsiadamy do samolotu, jakieś nie wiem, 15 minut myślę i wsiadamy. Takie małe podsumowanie Kambodży. Na pewno jest to kraj, który warto odwiedzić i wszystkim polecam. Dżungle, oczywiście tam niezła przygoda. Co? Siem Reap, miasto ogólnie jak miasto, ale dla wielu z Was może być to wszystko nowe. Na pewno jest co tutaj zwiedzać w okolicy. My byliśmy tutaj za krótko, zwłaszcza, że spóźniliśmy się jeden dzień, bo pomyliłam daty. Więc nam jeden dzień uciekł. Stolica, jak stolica, ja nie lubię dużych miast, więc nie zwiedzaliśmy. Wyspa Koronk. Fajnie, w trakcie dłuższej podróży można sobie odpocząć. To na pewno. Jeśli macie pytania jakieś do podróży w sprawie Kambodży, to napiszcie mi je w komentarzach. Ja wtedy postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie. Tymczasem dziękuję Wam za tę serię z Kambodży. Będzie jeszcze jeden film z Bangkoku. Będziemy zwiedzać Bangkok z innej strony, to czego jeszcze nie widzieliśmy do tej pory. Na pewno pojawi się jeden z parków, gdzie można jeździć na rowerach. I co? I do następnego. Dzisiaj jeszcze Wam pokażę część Bangkoku nocą raczej. Będziemy gdzieś około 19, to już będzie ciemno, ale zobaczycie co nieco. Może pójdziemy na jakiś rooftop, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie zastanawialiśmy się nad tym, co będziemy dzisiaj robić. Zmęczeni nie jesteśmy, bo dzisiaj mieliśmy bardzo luźny dzień. Jesteśmy wypoczęci, więc mamy siłę, żeby pogonić Bangkok nocą. A warto.
Witam się już z Wami z Bangkoku. Już się zalokowaliśmy w apartamencie w hotelu Ibis. Było tanio w miarę i blisko lokalizacji, której chciałam, więc spadłam nad tym razem na ten hotel. Ibis jak Ibis, niczym się nie różni od pozostałych, w zasadzie mają swój, tak jak KFC, McDonald's, no to jest sieciówka, więc wszędzie mają podobnie. To jest bardzo czysty hotel, w ogóle zobaczcie jakie wielkie łóżko. Wyśpię się po dżunglach i nie dżunglach za wszystkie czasy chyba dzisiaj. Znaczy, nie wiem, czy się w sumie wyśpię, bo wychodzimy jeść. Idziemy na miasto, bo Bangkok nocą jest przepiękny. Te światła, te oświetlone wieżowce, ta cała atmosfera, która tu panuje, jest cudownie. Ja uwielbiam to miasto nocą. Za dnia niekoniecznie, bo jest gorąco. Ale nocą tak. Więc się przebieramy z tych łaszków. Ubieramy w koszulę, idziemy na kolację i zobaczymy, gdzie wylądujemy dzisiaj, bo w sumie nie mam konkretnego planu. No, to idziemy się ogarnąć. Wyszliśmy z hotelu i idziemy na markecik. Ja szukam moich naleśników, może coś zjemy, znaczy już zjedliśmy, ale nie nagrałam. Ale tu jest markecik lokalny. Idę w poszukiwania naleśniorów. Może to czegoś jeszcze dobrego. Nie wiem, co bym zjadła. Piwo wypiłam. A jak? Jak nie być w Bangkoku i nie wypić dżanga? No jak? No nie da się, nie? Gdzie są moje naleśniki? Naleśniki? Halo? Naleśniki? Ja się pytam, kto sprzedaje naleśniki. Nie chcę ryby, tylko naleśniora. Kurczaka jadłam, a tu same ryby sprzedają. I panowie śpiewają. A i koniec. Ojojojojoj. Niedobrze, niedobrze. Pozamykane już. Spóźniliśmy się? Możliwe. Znalazłam jakieś naleśniory. Pan już mi mo robi. Biorę banan, mango i czekolada. 15 batów to jak za darmo. Złoty 50. Coś mi się wydaje, że pecę bez mango. Banan i czekolada tylko. Bo widzę, że chyba nie ma mango. A, no i nie dotarliśmy na rooftop, bo trochę było do przejścia jednak, a strasznie ciepło się zrobiło. I stwierdziliśmy, że idziemy na street food i przejdziemy się jeszcze kawałek i idziemy do hotelu. O, i tak jest późno u nas. Jest 22 chyba. A na rano mam już plany i mój naleśnik już właśnie wlatuje. Mniami? Jest mniami, pewnie, że jest mniami. Jak jest naleśnik, to zawsze jest dobrze. Zobaczcie, tak to wygląda. Banan w środku, czekolada w środku, zawinięte. Szpatułeczki są. Jedziemy z bananem. Te banany to złoto. Naprawdę.